Polski trudny bywa i dlatego detektywa trzeba mieć liter, bo on wie dobrze jak i co. Detektyw, literka, detektyw, literka. Uważnie patrz, uważnie zerka, by wytropić każdy błąd, no i się go pozbyć stąd. Detektyw, literka, dobrze się ma. Detektyw, literka, to właśnie ja. Ja z maszyny zrobię auto, statkiem nazwę Karapa. Ci madanoc stawię na bok i z walizką ruszę w dal. W tej walizce są literki, z nimi jest tam baras wielki. By nie zjadła mnie ta sporka, wsparcie mam od profesorka. Detektyw, literka, detektyw, literka. Uważnie patrz, uważnie zerka, by wytropić każdy błąd, no i się go pozbyć stąd. Detektyw, literka, dobrze się ma. Detektyw, literka, to właśnie ja. Sto czterdzieści jeden, sto czterdzieści dwa, sto czterdzieści pięć, sto czterdzieści sześć. 152, 153, 150. Co ty robisz? Trenuję, profesorko. W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedawno poznajomiłem się z pewnym trenerem personalnym. Wiesz, kto to taki? No to ci wyjaśnię. To taka osoba, która specjalnie dla ciebie układa program ćwiczeń dostosowany do twoich potrzeb i możliwości. Dziękuję. Proszę bardzo. Jestem detektywem literką i nie tylko tropię błędy językowe, ale też czasami wyjaśniam różne nowe pojęcia. Ale ja ci nie dziękuję za to, że mi wyjaśniłeś, kim jest trener personalny, bo doskonale wiem, kim on jest. Ja ci dziękuję za dostarczenie kolejnego językowego błędu do naszego śledztwa. Niby jakiego? Powiedziałeś przed chwilą, że poznajomiłeś się z pewnym trenerem personalnym, tak? No, ale tak się przecież nie mówi. Poznajomiłem z kimś, czy poznałem kogoś? Niedawno poznałem pewnego trenera personalnego. O. Masz rację, tak powinienem powiedzieć. Dokładnie. Dziś, raz na zawsze, wyeliminuję kolejny błąd ze swojego słownika poprawnej polszczyzny. Ale zmęczony jest. Czas kogoś poznać. Więc do Tris nie chce ciasta, więc zapraszam kogoś z miasta. Ojej! Były straszne turbulencje. Co się stało? Dzień dobry. Nic się nie stało. Teleportowaliśmy panią do mojego laboratorium, a profesorka na pani miejsce. Ale ja jestem w pracy. Jestem stewardessą i muszę obsługiwać pasażerów. Właśnie lecę. To znaczy, chyba leciałam. Z Wilna do Paryża. Przed chwilą pilot powiedział, że przelatujemy nad Warszawą i mogą wystąpić turbulencje. No to jest pani z powrotem w Wilnie, ale tylko na chwilę. Spokojnie, profesorek zadba o pasażerów. A ja zadam tylko kilka pytań i odeślemy panią z powrotem do samolotu. Skoro pan tak mówi, niech będzie. Zapraszam do biurka. Czyli jest pani stewardessą, tak? Tak. Czyli często poznaje nowych ludzi. Oj, bardzo często. Podczas każdego lotu poznaje nowych ludzi. Ostatnio na przykład poznałam Roberta Lewandowskiego, który leciał z rodziną, żeby zwiedzić Wilno. O, to fantastycznie. Poznała pani. Tak. A wie pani, że na Wileńszczyźnie ludzie często mówią, że z kimś się poznajomili lub kogoś z kimś poznajomili? Mówią tak pod wpływem języka rosyjskiego, ale po polsku to nie jest poprawne. Mhm. A czy często pani zawiera takie znajomstwa? Nie znajomstwa, bo to też jest niepoprawne, tylko znajomości. No tak, znajomości. Ma pani bardzo ciekawą pracę. A skoro już się tak dobrze znamy, może pokaże mi pani kiedyś kokpit samolotu wewnątrz? Tak po Po znajomości, a nie tak jak czasem mówią Polacy na Litwie. Po znajomstwu, bo to też jest niepoprawne. A co do kokpitu, oczywiście, tak po znajomości. No ale wie pan,
ja już muszę, no... A, no. Lecieć. Tak, tak, oczywiście. Już teleportujemy panią z powrotem do samolotu. A wy w tym czasie posłuchajcie pana Sowy. Poprawnie po polsku powiesz zapozdy cię, a nie poznajomi cię. Można zawierać nowe znajomości, a nie znajomstwa. Poznajomi cię, zapozdy cię. Po rosyjsku poznakomica to wyraz utworzony według wzoru rosyjskiego. W języku polskim takiego nie ma. Podobno wyrazy znajomstwo i wyrażenie po znajomstwu także powstały pod wpływem języka rosyjskiego. W polszczyźnie ich nie ma. Detektyw Literka. To właśnie ja! Detektywie Literko, już wiem, kim chcę być w przyszłości. Będę Wiesz może, jaki jest męski odpowiednik stewardesy? Chcesz być stewardem? O, to to! Stewardem! O, a dlaczego nie pilotem? Wiesz, ja to technicznie... Nie jestem najlepszy. Ja lubię rozmowy, kontakt z ludźmi, podróże. Steward to dla mnie wymarzony zawód. Ciekawe tylko, jak byś znosił te turbulencje. Wiesz, co to jest? Oczywiście. To takie drgania samolotu. Albo z powodu burzy, albo silnych wiatrów. Wtedy faktycznie jest nieprzyjemnie. Ale da się przeżyć. Pamiętasz, jak lecieliśmy na występ naszego chóru do Warszawy? Wtedy to były turbulencje. Oj, były. Pamiętam. Chcesz być stewardem? To bądź. Ciekawe, o jakich zawodach marzą nasi mali pomocnicy. Może kiedyś nam o tym opowiedzą. Na razie posłuchajmy ich zagadki. To człowiek stara się, aby było każdy dzień, ale czasem wychodzi, a czasem nie. Kiedy ja mogę zagrać na pianinie tak według wszystkich nutek, to było... By wtedy tak. Kiedy coś rysujesz i linie są równe, symetryczne. Przeciwieństwo tego słowa to chaotyczność i nierówność. Detektyw Literka to właśnie ja. Ta zagadka chyba była o tobie, profesorku, bo ty jesteś taki akuratny. Dziękuję za komplement. Wiem, co masz na myśli, ale nie mówi się akuratny, tylko porządny. Albo dokładny. Ale ty też jesteś porządny. Tak? Jesteś uczciwy, koleżeński. Dokładnie prowadzisz wszystkie językowe śledztwa. Bez ciebie bym sobie nie poradził. Myślę, że obaj byśmy sobie nie poradzili bez wsparcia gości, których dokładnie przesłuchujesz. Ależ oni są zdziwieni w momencie, kiedy trafiają do laboratorium. No wiesz, nie każdy miał do czynienia z teleportacją. A pan Sowa? Bez niego też byśmy sobie nie poradzili. On nie tylko wyjaśnia nam różne językowe wątpliwości, ale także pisze wiersze. Ciekawe, jaki wiersz przygotował na dziś? Przekonajmy się zatem. Powiem prawdę, którą znacie. Bardzo ważny jest przyjaciel. Ktoś, kto w smutku poda rękę i tym zmniejszy ci udrękę. Ktoś, kto także się zaśmieje, gdy się tobie dobrze dzieje. Mówcie o tym jak najczęściej. Dobry kumpel to jest szczęście. By móc tego szczęścia doznać, musi już najpierw kogoś poznać. Ale nigdy poznajomić. Poprawności trzeba bronić. Język też jest przyjacielem, który dać ci może wiele. Dodam też poznajomości w językowej poprawności. Mocy jest magicznej wiele, a to cenią przyjaciele. A teraz, żeby w głowie wszystko zmieścić, czas na profesorkę teści. Cześć. A wiecie, że ja mam przyjaciela? To detektyw Literka. On razem ze mną się cieszy, razem ze mną smuci, no i razem ze mną prowadzi językowe śledztwa. Nie za bardzo jednak lubi testy, dlatego testy przygotowuję dla was ja. Jesteście gotowi? Zaczynamy? Proszę bardzo! Jeśli na wakacjach spotkałeś fajną osobę, spędzaliście razem czas podczas wypoczynku i utrzymujecie ze sobą kontakt nadal, to poprawnie powiesz: A. Poznajomiłem się na wakacjach z fajnym kolegą. B. Poznałem na wakacjach fajnego kolegę. C. Zawarłem na wakacjach ciekawe znajomstwo. D. Zawarłem na wakacjach ciekawą znajomość. I jak? Wiecie już? No to po kolei. Odpowiedź A. Poprawna? Oczywiście, że nie! Tak po polsku mówić nie można. Kolejna odpowiedź B. Jest waszym zdaniem poprawna?
Tak, tak powinniście poprawnie mówić. Przechodzimy do odpowiedzi C. Zastanówcie się proszę, czy jest prawidłowa. No nie jest. Takiego wyrazu jak znajomstwo w języku polskim po prostu nie ma. Jest wyraz znajomość, czyli jeszcze odpowiedź D jest dobra. Mam dla was jeszcze jedno pytanie. Jeśli twój kolega bardzo starannie pisze w zeszytach, stara się nie wychodzić za linię, zawsze idealnie układa na biurku zeszyty i książki, to jest A. Dokładny, B. Akuratny. Myślę, że to pytanie to dla was pestka. Którą odpowiedź byście wybrali? A oczywiście. Słowo akuratny zupełnie tu nie pasuje. Detektyw Literka to właśnie ja. Kłopoty to nasza specjalność, detektywy Literko, prawda? Kłopoty to może nie, ale z pewnością ich rozwiązywanie. Chyba nie ma takiego językowego blendu, z którym nasz duet by sobie nie poradził. No wiesz, dobrze się poznaliśmy i świetnie się uzupełniamy. Tak, poznaliśmy się. Wyeliminowaliśmy raz na zawsze z naszego słownika poprawnej polszczyzny wyraz poznajomić się, bo takiego w języku polskim nie ma. Mówi się poznaliśmy. Ale ta lekcja poprawnej polszczyzny właśnie dobiegła końca. Pora więc powiedzieć do zobaczenia. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Na pewno będzie ciekawe. Liczymy na waszą obecność i wsparcie. Pa, pa! A...